10 faktów o suszy. Fakt pierwszy. Susze w Polsce pojawiają się coraz częściej, stając się nową rzeczywistością. Niegdyś sporadyczne, dziś występują każdego roku. Fakt drugi. Przewiduje się, że do 2030 roku zapotrzebowanie na wodę pitną o 40% przekroczy nasze zasoby. Tymczasem marnotrawimy cenną wodę pitną do podlewania trawników w trakcie suszy, przez co w wielu miejscach sieci wodociągowej może dochodzić do spadków ciśnienia, utrudniających normalne korzystanie z wody do codziennych domowych czynności. Fakt trzeci. Jedną z przyczyn suszy są łagodne zimy ze znikomymi opadami śniegu i ingerencja człowieka w bieg rzek. Mroźne i obfite w opady śniegu zimy sprawiały, że śnieg topniał powoli, miarowo zasilając ziemię w wodę. Gwałtowne deszcze, padające na wyschniętą ziemię, ale przede wszystkim nasza ingerencja w bieg rzek, wycinka drzew na górskich stokach i w dorzeczach, zmiana naturalnego biegu dzikich rzek, betonowanie brzegów i prostowanie koryt, sprawiają, że woda bardzo szybko ucieka do morza, powodując suszę. Fakt czwarty. Długotrwała susza nie wyklucza powodzi. Intensywne i nagłe opady deszczu mogą w krótkim czasie być przyczyną powodzi w Polsce. Fakt piąty. Susza dotyka środowisko naturalne, przemysł i każdego z nas. Konsekwencje suszy odczuwamy wszyscy w codziennym życiu, w postaci wzrostu cen prądu, cen świeżych i przetworzonych owoców, czy potencjalnego ich braku. Ograniczenia poboru wody, choć to trudne do wyobrażenia, to jedna z dotkliwszych, ale bardzo prawdopodobnych konsekwencji suszy. Fakt szósty. Długofalowe konsekwencje suszy są bardziej dotkliwe niż powodzi. W przeciwieństwie do nagłych i burzliwych powodzi, susza jest cichym i podstępnym przeciwnikiem, który powoli i sukcesywnie podkopuje gospodarkę, rolnictwo i degraduje środowisko naturalne. Fakt siódmy. Skutecznym sposobem walki z suszą jest naturalna retencja. Powinniśmy zatrzymywać wodę w przyrodzie, tworząc naturalne gąbki, które będą zbierać i magazynować wodę, a jednocześnie przeciwdziałać suszy oraz powodzi. Jak? Zaprzestając wycinki starych lasów, sadząc drzewa wszędzie tam, gdzie się da, wzdłuż dróg, między polami, w miastach, odtwarzając i dbając o mokradła, torfowiska, naturalne koryta rzek, zachowując tereny zielone, zamiast zastępować je betonem. Fakt ósmy. Ślad wodny to suma wody zużytej przez każdego z nas, bezpośrednio i wirtualnie, na różnych etapach wytwarzania produktów, z których korzystamy na co dzień. Produkcja jednej filiżanki kawy pochłania 140 litrów wody, szklanki soku pomarańczowego 170 litrów wody, paczki chipsów 185 litrów wody, steka wołowego 7000 litrów wody, hamburgera 2400 litrów wody, a dżinsów 8000 litrów wody. Fakt dziewiąty. W skutecznym przeciwdziałaniu suszy konieczne jest wprowadzenie natychmiastowych działań systemowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jednak każdy może chronić zasoby wodne w życiu codziennym. Gromadzenie i podlewanie ogrodu deszczówką, mycie warzyw i owoców w misce i wykorzystanie wody do podlewania kwiatów, czy branie szybkiego prysznica zamiast kąpieli w wannie, to drobne czynności, dzięki którym nie będziesz obojętny na zmianę klimatu. Fakt dziesiąty. Każda aktywność chroniąca zasoby wody ma sens. Każdy z nas może odpowiedzialnie gospodarować wodą. Wszyscy bądźmy uważni na suszę.